Społeczność. Moi znajomi. Kurde, ile mam znajomych. Usuń ze znajomych. Jaj, to każdego będę musiał potwierdzać jeszcze? Potwierdź. Wiesz co, najpierw wywalę tych, co są online. Znajdziemy takich, co są online, ich kuźwa wywalimy. O, tu był jakiś. Nawet nie znam tych ludzi. Tak naprawdę to kiedyś przyjmowałem do znajomych, jak leciało. Pomyślałem sobie, o, fajnie będzie pograć z widzami, to fajni ludzie przecież i będę mógł sobie z nimi pograć, pomogą mi i tak dalej. Ale okazuje się, że zawsze znajdzie się taki jeden, co cheatuje i później przeszkadza zamiast pomagać, więc no niestety trzeba usuwać. Więc usunęliśmy wszystkich, co są online. Mamy wstępnie z głowy, ale pewnie problem prędko się pojawi. Na razie jest luz, możemy iść do firmy. Do firmy nie mam daleko, a w grze jest ciemno. Nie wiem, czemu jest noc w grze. Witam wszystkich na moim live'ie. Witam wszystkie nowe osoby. Jak są jakieś nowe osoby, które nie wiedzą, o co chodzi, to chodzi o to, że ja gram w grę. A wy patrzycie. I można też zostawiać suba, tam guzika kliknąć na dole. Tam guzik czerwony na dole, a tu na górze się pojawi wtedy na liczniku ten sub. I zawsze mamy taki, znaczy nie zawsze. Jak ja mam maus, gdzie są moje samochody? Idę na piechotę, muszę odzyskać auta, bo chyba z 3 samochody już mam gdzieś tam zezłomowane. No, więc możecie klikać sobie subka i on jest połączony technologicznie z tym licznikiem na górze i wtedy możecie mieć ten suba u mnie. Za darmo. Morse Mutual Insurance. Proszę mi oddać wszystkie auta, gnoje. Tak. Wszystko. X-Proto 20. Co ja zrobiłem z moim autem? Czy ja zniszczyłem swoje Proto? Nie, no bez jaj. 20 tysięcy poszło się pierdzielić. Fajnie. Dobra, idę do piechoty, na piechotę do pracy. Ale uwaga, biegnę! Prezes firmy! Zwolnij, nie wiesz... Nie wiesz, z kim rozmawiasz, jestem właścicielem tego budynku! No, wypierdzielaj. Tak naprawdę to nie jestem właścicielem budynku, ale on nie wie o tym. Wyglądam ekscentrycznie, jak jakiś bogacz, prawda? W sumie jak bezdomny, który ubrał się w znaleziony strój karnawałowy. Ale nieważne! Nieważne! No. Patrzę sobie, wczoraj ten cheater ci wysadził protto. No to on mi wysadził protto i ja płacę? Chyba nie. Ja musiałem sobie zniszczyć. To tak działa, że płacisz tylko jak sam sobie zniszczysz. A jak sobie nie zniszczysz, to ktoś płaci. No. Właśnie był lag trochę na ekranie, bo musiałem zaltabować, żeby sobie tego... Czemu nie masz śniegu? Bo to jest skrakowane GTA Online, tak naprawdę jest podróbka i nie ma śniegu, dlatego. Hejo Plaga, grasz solo czy z widzami, pozdrawiam i oglądam. Siema Vernox, dzięki za donate, gram sam, bo muszę pokraść kilka aut jeszcze, wiesz? Zaloguj się, co tam wyskoczyło? Jakiś tekst był na środku, nie wiem co to było. Namierz pojazd, potwierdź, oczywiście. A jesteś teraz prezesem organizacji, no rozumiem, nie ma problemu. Zawsze nim byłem. Elo Plaga, pozdrowisz Nikem? Pozdrawiam Nikem od Dropseka. Dropsek pozdrowił Nikema za pośrednictwem Plagi. Bardzo miło z twojej strony, że pozdrawiasz kogoś, a nie siebie. To bardzo fajnie. Tak. Mateusz Jankowski, cześć Plaga, pozdrowisz? Pozdrawiam, oczywiście. Kopek, Plaga, masz jeszcze gdzieś te GTA na dyskietce? Jeżeli tak, to chętnie kupię. Nie, stary, przerzuciłem sobie z dyskietek na VHS-y, bo dyskietki dużo zajmowały miejsca, a VHS-y, no to wiesz tam. Mniej VHS-ów, po prostu. Mieszczą się w jednej siatce z Biedronki. Aha. Pobij go, auto będzie twoje. Poważnie? Łoś, takiej misji jeszcze nie robiłem, że mam kogoś pobić. Ale chętnie kogoś pobiję. Ja ten, jak najbardziej, nie ma problemu. Dzień dobry, losowy obywatelu. Potrzebuję twojego auta. Jestem prezesem jednej firmy. Nie miał zastrzeżeń żadnych. Jakoś mu się nie dziwię. Jak usłyszał, że jestem prezesem, pomyślał, oddam mu auto. I oddał. Tak. Więc jedziemy na zadanie, pobijemy tam kogoś, dostanie w pierdziel, w czoło i odda nam auto. Tak słyszałem, tak powiedziała Grażyna, ja jej ufam. Michał Kowalski, Plaga Król. Aha, dzięki. Hejka, pozdrowisz mnie i mojego brata, bo cię oglądamy. Pewnie, że pozdrawiam ciebie i twojego brata, Main. Main Yasuo. Main Yasuo! Tak, to się czyta. Kubox, Plaga, subuję cię z 10 multikont.
Jest się czym chwalić, Kuba, Kubox. Naprawdę jest się czym chwalić. Dawid P. Pozdrowisz? Ja cię pozdrawiam. Oczywiście, że cię pozdrowię, Dawid. Pozdrawiam, Dawid. Dzięki za donate, ziom. Pyry. Dla wszystkich osób, co się martwią, że im nie podpisałem wczoraj tych profilów, to nie martwcie się, podpiszę dzisiaj. Co to za wypadek był? Wczoraj po prostu nie miałem jak, bo robiliśmy jeszcze drugiego live'a. Nie wiem, co tu się wydarzyło przed chwilą, ale jakaś ciężarówka wjechała w jakąś osobówkę. W każdym razie dzisiaj wam podpisuję, będę miał troszeczkę więcej czasu. Także luźno, nie martwcie się. Nie martwcie się! Będą wszystkie podpisane, napiszę tam pozdro z wykrzyknikiem. I jeszcze z dużą literą D i z dwukropkiem. Naprawdę, tak zrobię. No, jestem plaga, znam się na tym. Dzień dobry! Przyjechałem tu pobić, co 3, 2, 1, o co chodzi? Pobij czas przyjazdu do latarni, a mam pobić czas. A, ja myślałem, że mam pobić kogoś. Mogłem wziąć szybkie auto, rzeczywiście, skoro mam pobijać jakiś czas. Hejka plaga, dawno mnie tu nie było. No siema wariacie, dzięki za donate, miło, że wpadłeś. Mam pobijać jakiś czas, a wziąłem sobie randomowe auto z ulicy, które wcale nie jest szybkie. No ale jak to mówią, nie za każdym razem się udaje, prawda? Może to nie jest wcale tak daleko, mam 3 minuty, żeby dojechać. 5 kilometrów. Zaraz sobie zobaczymy, czy się uda, czy nie. Chociaż no, musiałbym dość szybko jechać chyba, żeby tam dolecieć tak szybko. Mam 3 minuty na 5 kilometrów, czyli razy 20. O kurde. No to tak Tak muszę jechać jakieś 200 na godzinę. Dobrze to szybko policzyłem, czy jestem kretynem? W każdym razie... nie wiem, czy to auto osiąga takie prędkości. Nie wygląda. Nie wygląda, jakbym jechał bardzo szybko. Niestety. Pozdrawiam wszystkich z czatu, bo widzę, że teraz pozdrowienia się sypią jak normalnie igły z wysuszonej choinki. Ale błyskotliwa anegdotka. No więc porównanie. I jadę. Już półtorej minuty, przyjechałem 2,2 km. Czyli jednak się wyrabiam jakoś w miarę czasowo. Dobrze. Może zdążymy rzeczywiście, kto wie. Dobra. Ponad połowa przejechana i ponad połowa czasu zniknęła. Plaga, pozdro, a pozdro. Ktoś wysyła te miny. Nie wiem, po co ludzie wysyłają te miny na czacie. Tak dużo ich, w sensie, że tak 300 ich wysyłają. No ja 30. Nie rozumiem, po co? Po co? A to miało być 5 razy 20, czyli 100 na godzinę, nie 200. Co ja w ogóle odwaliłem tam na szybko? Czyli co, zrobiłem jakiegoś błęda, tak? Wielbłęda. To spoko, to chyba dojadę. Wygląda na to, że dojadę, jadąc 100 na godzinę. Już został kilometr. Dobrze, to dobrze. Źle się trochę pomyliłem się o połowę. Nie wiem, jak to się stało, przepraszam. Miało być razy 20, a mi się, nie wiem, skąd się wzięło 40. Ale nikt nie zauważył z czatu, wychodzi na to, że nie tylko ja jestem kretynem. Przepraszam, czaty, nie chciałem was obrazić. W sumie, gdybym tego nie powiedział, to może by ktoś nie zauważył. Tak teraz się wsypałem sam siebie. Nic się nie stało. Ło! Masz 20 sekund, żeby dojechać! O nie! Nie zdąż! 10 sekund! Cześć, auto jest moje. Ty jesteś byłym właścicielem tego auta? Miło mi, jesteś frajerem. Co ty robisz? Co ty, powaliło cię? Jak on wyrwał bułę! Aż go sponiewierało! Daj mi hajs jeszcze swój. Ty myślałeś, że ja się będę z tobą bił na kije? Co za... No... Nie za mądry człowiek bardzo. Z kim ty zadzierasz w ogóle? Ja pierdzielę. No nie. Kolega zrobił bardzo duży błąd, przychodząc z kijem baseballowym na strzelaninę. Jadźcie! Ale wyrwał bułę. Całe czaty powinny napisać sponiewierało go. Sponiewierało. Aż się chłopak obrócił. Dobra, trochę się postrzelam, bo wiecie, sytuacja tego wymagała, ale to było dobre, to mi się podobało, naprawdę. To mi się podobało i jego zaskoczenie, i ten obrót w ogóle. Jacie, bardzo ładnie, sponiewierało go totalnie. Nie miał szans i był zaskoczony. Nieźle.
pyr, jedziemy. Bardzo ładne auto. To było okropne! To było naprawdę okropne, jak ten typu wyrwał strzała. Ja pierdzielę. Co to było? Co to było? Proszę łapki w górę. Rób łapki w górę. Tam można zostawić łapki w górę podobno pod live'em. Nie wiem, czemu to ma służyć. Ale możecie zostawić łapkę w górę. Jak będziemy mieli 1500 łapek w górę, to wszyscy będziemy się cieszyć. Nic poza tym. No. Jakieś typy mnie ścigają nadal. Trochę mi psują furę. Już 3000 kosztów. No dużo, dużo. 3000 to jest całkiem sporawo. Ja na tym aucie podejrzewam, że zarobię 100, 100. 3 już mi ucieka na naprawę. 20 mi pójdzie na na tuning. Więc już mam 77 w kieszeni. Niecały nawet. To tak średnio, powiem wam. No. No i światło mi nie działa. No, może mnie policja zatrzymać. Rzeczywiście. Rzeczywiście! Więc witam wszystkie nowe osoby. Bardzo się cieszę, że już mamy 1500 osób na live'ie. Miło, że wpadliście jak codziennie, bo ostatnio codziennie streamuję, bo są ferie świąteczne, prawda? Macie jeszcze ferie świąteczne? Więc uznałem, a ferie świąteczne, fajna sprawa, postreamujemy. I to nie wieczorem, tylko po południu. Możecie napisać, co sądzicie o tym, że streamuję po południu, a nie wieczorem. Bo kiedyś streamowałem tak około 19, 20, teraz streamuję tak około 14. Więc wiecie, to jest duża zmiana, nie każdemu może się podobać. Niektórzy mogą stwierdzić, plaga, schrzaniłeś, powinieneś streamować wieczorem. A inni mogą napisać, super, super, dobra zmiana. Dobra zmiana. O kurde. No, na spokojnie. Plaga jedzie sobie. Czy ja zmieniłem tor lotu? Niepotrzebnie? Nie, potrzebnie, to dobrze. Jest w porządku. Ale fajna ta furka. Ma przyspieszenie skupana, podoba mi się bardzo. O nie! No i 4,5 tysiąca w plecy. Jak to mówią? Nie oglądaj fury, jak jesteś na zakręcie, bo możesz uderzyć w mur. Tak mówią gdzieś kiedyś na pewno. Super fajna zmiana. O, widzicie? Wszyscy się cieszą. Wszyscy się cieszą, to ja też się cieszę. Rym pym. Ale fajne auto tam było. Chyba je ukradnę, jak będę wracał. Dzień dobry, witam. Udało się, GG. Nagrajcie i ekipom stare tryby w G. Naucz się pisać. Nie jestem złośliwy, po prostu nie mogę, no jak widzę, że ktoś coś pisze, a nawet nie umie to napisać, to jest takie no. Czyli nie musisz się tak spieszyć z tym pisaniem, możesz napisać na spokojnie i napisać przynajmniej tak, żebym to zrozumiał. Jeszcze 270, wow, ale szybko lecicie, ja pierdzielę. Dopiero co było 96100, a teraz mamy 96231, bardzo ładnie, dobra robota. Polecam plaga. Tak. Tego eksportujemy, bo on jest tani, to wiecie, niech już leci. Potwierdź, przynajmniej sobie jakieś tam koszta zredukujemy, nie? Zadajnik usuwamy, tablicę zmieniamy. Tak, lakierowanie, kolor podstawowy, chromowany, spoko. Nie ma problemu. Elo plagusie, plaga mistrz ortografii, ja mam wolne do 2 stycznia, pozdrawiam ciebie i czaty. A, cześć, się pozdrawiam. Fly Industries, tak, to ty, pamiętam cię. Pamiętam, bo mi pisałeś, jak mam cię czytać. I masło oczywiście. Fabryczne. O, te są fajne. Podobają mi się. Jedziemy tą furką. To będzie dobre. Będziemy jechali muscle carem, uwaga. Chromowany muscle car, ale śmiesznie wygląda. Ładnie nawet. Nawet mi się trochę podoba. Nie jest super wypasiony, ale ma urok swój. Ten chrom. Ciekawie. Zapierdzielam z drogi! Klatka w środku zamontowana. O, bandyci. Weźcie, chłopaki, to jest bardzo tanie auto. Jak wy do mnie strzelacie, to traci na wartości ogromnie. Mało zarobię. 37 tysięcy prowizja, no. Chłopaki, dajcie spokój. Tu nie ma się o co bić, no. To jest tylko 37 tysięcy. Są grosze w kwestii zarabiania na mojej firmie. Ciężarówka, witam.
Dobra, o, Masylkary same, dzień dobry. Czołem, panie skuterzysto! Bardzo fajny motorałek. Oj, Masylkary 2. Dobra. Czym ty się wozisz, gościu? A to jest nie moje auto, to dla klienta jedzie, wiesz? Typie? Gościu. Gościu! Tak powiedział, tak napisał. No, więc witam serdecznie wszystkie nowe osoby. Cześć, czaty. Cześć, czat, cześć. O nie, przebił mi oponę i zarysował mnie. No jakie gnoje. Ale i tak 37, jakoś mało leci w dół ta wartość pojazdu. To chyba procentowo leci, wiecie? Na pewno. Więc w sumie nie ma lipy. Nie przebił mi opony, myślałem, że przebił. Taki dźwięk był, jakby przebił. Może kule odporne się zakładają od razu. Może tak być. Podczas tego tuningu w sensie, wiecie o co chodzi. Pam, 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 pam. Siu. Bardzo daleko ten kolega mieszka. Ten, co kupuje ode mnie auto. Bardzo daleko. Witam cię, plaga. Siema, bananowy tasiemiec. Yo, co u ciebie, wariacie? Jak tam? Bananowy tasiemiec. Świetny nick. Świetny nick, po prostu uwielbiam. Dziu. Idziemy. Jej. Łoho, łoho. Ja tu już bym nie kupił takiego auta. Jak to? To takie brzydkie. Nie podoba wam się? Jak wam się nie podoba, to napiszcie brzydkie auto. A jak wam się podoba, to napiszcie ładne auto. Wiecie, zawsze można przemalować, nie? Ładne auto, brzydkie auto. Proszę o głosowanie na czacie. Szybciutko. Siema. Prawie mnie zajechał. Prawie. Drifcik. Driftem tam wjechałem. Tak się czasami robi. Tak czasami robią profesjonalni dostarczyciele pojazdów, że wjeżdżają na drifcie. Tak bywa, rzeczywiście. Brzydkie auto, ładne auto, ładne auto, brzydkie auto. No, macie podzielone opinie, widzę bardzo. Żyd. Dostarczono. Ale hajs się zgadza, więc ja się nie będę kłócił z tym panem. 437 kosztów? Ha! Takie dziury po kulach na całym boku? Luz, luz. Mi nie zależy na tym, żeby te auta były ładne. Ja je tuninguję na szybko bardzo, byleby tylko wyjechać z garażu. Więc wiecie. Wiecie, o co chodzi. Coś tam jedzie. Nie, no dobra, zadzwonię do mojego mechanika. Dzisiaj zrobimy to jak trzeba. Panie mechaniku, proszę dostarczyć mi moje protto. Protytyo! A nie, to jest proto. To nie jest protto. To jest proto. Przepraszam. Nie wiedziałem, panie mechaniku. O, dzwoni Grażyna. Nie ustawia nas na kwartał, Grażyna. Lecz się. Jesteś niepoprawnie głupiutka czasami, po prostu. Już mnie drażnisz. Chyba jej ten, utnę pensję, wiecie? Trzeba chyba moje auto przemalować, bo święta się skończyły i wygląda co najmniej dziwnie, prawda? Co najmniej dziwnie wygląda w takich kolorach, jak już po świętach. No, trzeba by podjechać i je przemalować. I w ogóle stuningować by się go przydało. Dawno już nie byłem u mechanika z nim. Patrzcie, ile mam pieniędzy z wczoraj z live'a. 233 tysiące. Z misji, które robiliśmy. Niezły hajs. Podoba mi się. Co prawda tutaj na trzech autach można tyle zarobić, no ale... A wczoraj graliśmy chyba 5 godzin. Więc no, szału nie ma, ale w sumie lipy też nie. Nio. Zio. Bziu. Ło, blisko było. Nie no, fajnie, ja lubię to autko. Jest całkiem szybkie, zwrotne, trzyma się drogi. Naprawdę spoko. Naprawdę w porządku autko. Brrr, bziu. Ej, bo ominąłem chyba zjazd mój. Siema. Niu. Ja sobie włączę jednak ten. Ej, to co? Zielony nie pasuje. Też tak uważam. Jedziemy do mechanika. Go mechanik. Bardzo, bardzo spoko. Bzi, bzi. Jaki kolor weźmiemy? Znowu żółty? Przydałoby się, nie? Mój ulubiony kolor autek w GTA to żółty.
Bardzo spoko. Pit. Gigi. Zrób niebiesko-białe. Co to za muza? Ludzie, odpowiedzcie proszę. O kurde, to jest muza, która leci na live'ie. Pancerz, mam nowe pancerze. O kurde, on jest w ogóle nieulepszony. Ale jaja, to ja nawet nie wiedział. To ja biorę pancerze. Ulepszamy go. Hamulce rajdowe. Wow. To ja go jeszcze nie tuningowałem, kupiłem go na sucho, ale wydam pieniędzy. Z włókna to mi się tak średnio podoba. Kolor podstawowy, kolor dodatkowy. Raczej w dodatkowy bym go ubrał. Żeby on był, wiecie, się wyróżniał. Silniki. Okej, w sumie wystarczy, że ten wezmę, już mam przyspieszenie na maksa. Więcej nie potrzeba. Więc ja nie będę brał tego najlepszego, tylko wezmę ten, bo widzę, że to wystarcza. Po prostu więcej się nie da. Poczwórny wydech sportowy. Dużo się tutaj nie zmienia. W statystykach też nic się nie zmienia. I wcale nie jest ładniejszy, więc nie wiem, po co mi to. Materiały wybuchowe. Nie. Klaksony. Nie. Światła. Reflektory. Wstawy neonowe. Styl neonów. Przód. A, że tu neony pod spód, to nie. Nie w ogóle. Światła też mi nie bawią. Utratę kradzieży, nadajnik, pełne pokrycie. Jest, tablica, lakierowanie. O, kolor podstawowy. I tutaj możemy się pobawić. Metaliczny, perłowy, matowy, ekipa, klasyczny, chromowany. Metaliczny weźmiemy. Taki jest ładny też. Taki jest ładny. Cytrusowa zieleń. Szkoda, że jest zablokowana. 12 skoków kaskaderskich muszę zrobić. Ten był ładny. Ten jest ładny kolor, grafitowy. No nie? Podoba mi się. Podoba mi się grafitowy. Naprawdę spoko. No, grafitowy jest cudny. Pozdrawiam czat i ciebie, Plaga. Dzięki. Biorę grafit. Poszło. Czerwony też jest ładny. Ale jakoś mi tutaj nie przypadają do gustu te pozostałe kolory. Dobra. Kolor dodatkowy. Oczywiście metaliczny. Nocne srebro też jest ładny. Bardzo ładny, nawet bym powiedział. O, ciemna stal tutaj pasuje. Jest fajna przebitka, podoba mi się. Bardzo mi się podoba kolor wykończenia. Co to jest za wykończenie? A, w środku. W środku. Może być winna czerwień. Zresztą to jest czerwień niby. Wolałbym coś stonowanego tam w środku mieć. Ciemna zieleń. Niech będzie. Spoko. Kolor akcentu. Problem. Chciałbym zareklamować swój kanał. Zapraszam na kanał o nazwie Problem C2P. Dużo gier Minecraft. Bardzo bym chciał nagrywać GTA 5, ale nie mam. Jak coś, można mi wysłać na Skype. Problem C2P. Dzięki za to, Nate Ziom. A, to są akcenty. Aha, bardzo fajny ten akcent. Żółty akcent jest super. Wyścigowy, żółty i żółty. Czym one się różnią? Chyba tylko ceną. Dobra, bierzemy żółty akcent. I to jest mega dobre. Emblemat ekipy to oczywiście, że nie. Dobra, progi. Progi. Z tej strony słabo widać te progi. Tu jest więcej światła. Aha, to jest ten próg. Powiem wam, że on mi zniekształca te wykończenia i jakoś mi się to nie podoba. Chociaż z drugiej strony. Niech będzie. Spoiler. Tu jest taki ładny spoiler, przecież już wbudowany. Pożeracz, ale bym z tobą walca zatańczył na parkiecie. Okej, okay. Dzięki za donate. Walcujmy. Bardzo nieładne są te spoilery. Okropne, tak psują te całe auto, że szok. Zawieszenie. Oczywiście. Rajdowe, sportowe. Pyk. Super, super spoko. Skrzynia biegu. Da się jeszcze coś tu przyspieszyć? Ona mi nic nie daje. Nie ma sensu jej w ogóle instalować. Turbo. 50 tysięcy? Nie dziękuję. Koła są ok, moim zdaniem. Nie zmieniałbym tutaj nic. Szyby ewentualnie przyciemnić troszeczkę. Ale przednia i tak się nie przyciemnia. To w ogóle bez sensu. Ale ładnie to wygląda. Dobra, niech będzie. I co? I to tyle? To tyle. Czemu pancerz mi się jeszcze wyświetla? Czy ja już to widział? Bardzo ładne auto. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Wyważone, z ładnym akcentem.
Super. No. Bardzo mi się podoba. Nie wiem, co o tym myślicie, ale moim zdaniem jest całkiem ładne. Całkiem ładniutkie autko. No. Nieźle. Ale fajnie. Fajnie. Ładna furka. Ładna, ładniuteńka. Super bryczka. Już nie jest świąteczna. Teraz jest klasyczna, ładna. Do robienia biznesu. I te statystyki, te osiągi. Te hamulce. Ale ładnie. Nie wiedziałem, że ona nie jest tuningowana. Zapomniałem o tym zupełnie. Że jej nie tuningowałem. Witam cię, Plagusie. Kolejny raz dziękuję ci za podpis na profilu. I wiesz, że Paweł też chciał tą cytrusową zieleń, a miał zablokowaną? O, nie wiedziałem. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Idziemy do Grażyny, pochwalimy się nowym autem. Halo, dzień dobry. Prezes przyjechał, proszę z drogi. Nowy lakier, jeszcze świeży. Tesla musy. Co tam się dzieje? Alamoc, pozdrawiam serdecznie, cały czas siedzę i oglądam twoje live'y. Fajnie, miło, dzięki za donate'a, pozdrawiam również. Plaga ma haksy, oczywiście, że nie. Patrzcie, co są typy tutaj. Ten, co siedzi, to wygląda, jakby miał zaraz umrzeć. Jest taki blady, podkrążone oczy ma. Trochę wampir, nie? A ten drugi to taki normalny, nie? Ale ten tutaj to w ogóle jest jakieś zombie. Ziomek, weź wolne, co? Weź wolne, dam ci chorobowe, co ty na to? Chcesz chorobowe? Nie ma problemu. O nie, nie on! Obaj macie chorobowe. Nie ma problemu, ziomeczki. Przyjmuję waszą rezygnację. Tym pyrym, no. Trzeba dbać o pracowników. A, policja mnie goni. To jest jeden telefon i sprawa jest załatwiona. Halo, policja, ścigacie mnie? Czekam. Tylko nie zarysujcie mi auta. Nara. Tak było. To byli bardzo bliscy przyjaciele. Dlatego właśnie ten pierwszy przyjął na klatę uderzenie. Dlatego. Berber, o proszę. Berbercik, siema. Plaga, dlaczego mnie zablokowałeś? Usunąłeś ze znajomych? Dlaczego nic nie zrobiłem? Berbert, nie bierz tego do siebie. Po prostu wszystkich usunąłem, wiesz? Wszystkich usunąłem głównie dlatego, że no... Nawet jak będę miał ciebie w znajomych, to później po twoich znajomych będą inni dołączali. Po twojej ekipie będą inni dołączali i tak dalej i robi się takie błędne koło, wiesz? Więc po prostu wszystkich będę wywalał i tyle. Czemu, Plaga, nie zamontowałeś kuloodpornych opon? Poważnie? Nie zamontowałem kuloodpornych opon? Wydawało mi się, że mam tam kuloodporne. No nic, będzie trzeba jeszcze podjechać do mechanika w takim razie, gdzieś po drodze. Dobra, pojazdy eksportowe. Go, namierz pojazd. Potwierdź. Zarabiamy hajs. Średnia wartość. NTT XF. No dobra, niech będzie. Średnia, bo średnia ważne, że nie niska wartość. To jest bardzo, bardzo ważne, nie? Tak. Plaga, co ty tu robisz? Bo tak se do ciebie wszedłem i się ciebie nie spodziewałem. Nie ma to jak wejść komuś na streama i się go na tym streamie nie spodziewać. Bardzo, bardzo, bardzo rozsądne podejście. Bardzo, bardzo rozsądne. Nie ma co. O, asystentka dzwoni. Tak? Aha, nie ma problemu, to już robiliśmy. Pozdrawiam, pozdrowienia dla ciebie i czatów. Dodasz na Steam przodzie? Co? Przodzie? Chyba proszę. Jeszcze o subskrypcję na kanał Bawko. No ja ci suba nie dam, ale dzięki za donajcika. Znowu mi się czat zblokował, nie mogę was oglądać. No! Więc witam wszystkie nowe osoby. Na dole macie suba, można go kliknąć, a tu na górze się zmieni cyferka. Bardzo fajne. Polecam, bardzo fajna zabawa. Sam tak robiłem. Sobie. No ja pierdzielę, przecież otworzyłem w samą porę, no.
plaga, jesteś jedynym youtuberem, który dobrze przeczytał mój nick. Problem C2P. Aha. To miło, dzięki za donate'a, siom. Gra się trochę ścięła, mam nadzieję, że nikt nie widział tej głupiej śmierci. Totalnie, niespecjalnie, po prostu zawsze mi się wydaje, że ten budynek jest wyższy. Proszę zjechać z drogi. Halo. W ogóle jadę moim super autem na akcję, kraść inne auto, przy czym moje auto jest dużo więcej warte niż to auto, które mam ukraść. Spoko. Masz dostępnego minigana. Aha, dzięki za donate, ziomek. Tego minigana to ja sobie chyba nie będę kupował, bo go nie potrzebuję. Nie wiem, co ja nim będę robił. Z auta się nim nie da strzelać. O, ja miałem tu zjechać. Sorry. Zim. Fly Industries, oczywiście to był. Z donajcikiem. Dzięki jeszcze raz. O kurde. A no to jeszcze jeden. Alanos. A dzięki jeszcze raz w takim razie. Miło z twojej strony. Bardzo fajnie. Bardzo spoko. Dobra, jedziemy dalej. Halo. Ta fura strasznie daleko. Gdzie on ją wywiózł, skubaniec? Fotograf. No, na pewno. Na miejscu się okaże, czy to jest fotograf w ogóle. Czemu on ma taką ochronę, skoro to tylko fotograf? Kto bierze ochronę do osłaniania zdjęć w ogóle? Co to jest? Zdjęcia samochodu? Po co tak daleko w ogóle jechać? Ja nie rozumiem. Co tam się może stać takiego, że on potrzebuje ochrony? Ktoś go zabije i okradnie? Nie sądzę. Ja to zrobię, więc nikt inny tego nie zrobi. Po co mu ochrona? To jest podejrzany typek troszeczkę. Podejrzana sprawa. Ja bym się zastanowił, czy te całe jego fotografowanie to jest w ogóle legalne. Bo sprawa mi troszeczkę śmierdzi. Nie wiem jak wy. Jak uważacie, że ta sprawa troszeczkę śmierdzi, to napiszcie. Sprawa troszeczkę śmierdzi. Patrz. O, Berber wysyła do Nate'a. Specjalnie przeczyściłem listę znajomych. Już nikt nie może dołączyć. Dobra, Berber, to będziemy musieli się jakoś dogadać. Tam widziałem, że mi wysłałeś maila. Więc myślę, że na tym mailu się dogadamy. Jakby to miało wyglądać. Jeżeli mówisz, że wyczyściłeś sobie listę znajomych, dobrze by było, żebyś nie był też w żadnej ekipie, nie? Bo z tymi ekipami to też jest lipa. Dołączasz do jakiejś ekipy, na przykład youtubera, na przykład mojej Pawła, i później się okazuje, że tam już jest 20 różnych cheaterów i psują innym grę. To jest dziwne. Dlatego ja wyszedłem z tej ekipy, już nie jestem w ekipie. No, Izbani. Jak to jest daleko! I to jest auto, które ma średnią wartość. Średnią. A ja się po jakichś górach bujam za tą furą. No przecież to jest... Nie, no kurde. Wstyd i hańba, poważnie. Nie powinny się takie rzeczy dziać. Tracę tyle czasu. Jeszcze taką super furę sobie ubrudzę, ukurzę. Żeby jechać po jakiś tam złom. I ucieczka stąd, jaka będzie przerąbana. Przecież ja rozwalę tą furę na 100%. Na 100% ją rozwalę. Nie mogę. Dobra, ja już się nie denerwuję. Przepraszam, nie potrzebuję. Sprawa trochę śmierdzi, prawda? Trochę śmierdzi ta sprawa. Dobry, panowie. Moja fura tutaj powinna być fotografowana, wiecie? Przecież moja wygląda o niebo lepiej. Halo. Fotobombę chciałbym strzelić tutaj. Jak to jestem? No, już strzelają do mnie. Podziurawili mi auto, dwie dziurę po kulach. No przecież ja was pozabijam. Pozabijam was normalnie. Pozabijam was, typy, za tą dziurę w aucie. Ciebie też, to twoja ochrona była. Trzeba było nie wychylać dzioba. Nie, no podziurawili mi auto. Dosłownie podziurawili. To już ostatni na dziś. Serdecznie pozdrawiam. Też cię pozdrawiam, Alanos. Dzięki za donate raz jeszcze. Siomeczku. Czy on się chowa za moją furą, którą chcę ukraść? Bardzo mądre. Sensowne. Mega. Który mi furę podziurawił? Który to był? Nie mogę. Czy ty spadłeś gdzieś tam na dół? Mam nadzieję, że tak. Chodź, pokaż się. Pokaż się, gnoju. Gdzie on jest? Toczy się! Ty to plaga masz fajnie. Ja mam za słaby kompa na GTA i wysyłam do Nate za złotówkę, bo biedny jestem, a ty se grasz na dobrym kompie w GTA i dostajesz hajs. Wojna. Dzięki za donate'a. Dziwne trochę twoje przemyślenia, ale dzięki. Wiesz, z nieba mi to nie spadło, no nie? Na kompa musiałem zarobić, na GTA też. No. Sygnał globalny za 6 sekund.
No i patrzcie, podziurawili mi furę. Mam nadzieję, że trafisz do garażu. Patrzcie, dwie dziury na drzwiach. Celowali we mnie. Trafili w auto. Biedne auto. Dobra, jedziemy. A zresztą, co ja będę oszczędzał tą furę? Jedziemy na przełaj. Jedziemy na przełaj, będzie szybciej. Prawda? Prawda, że nie ma się czym przejmować? Tu drobne zniszczenia tylko będą. Drobne zniszczenia. Nie będą jakieś duże zniszczenia przecież. Już bardzo go nie rozwalę. Troszeczkę co najwyżej. Troszeczkę. Nie bardzo. Nie bardzo przecież go uszkodzę. Zero. Nic nie uszkodzone jest. Ja bym powiedział, ja tak podejrzewam, nie jestem mechanikiem ani ekspertem w dziedzinie naprawiania i uszkodzania aut, ale wydaje mi się, że te auto jednak troszkę mogą ucierpieć podczas tego spadania z górki. Że wcale koszty naprawy nie wynoszą zero. Ale nie będę się kłócił, bo to ja płacę. Dzięki za donate'a, ziom! Raven, plaga, pozdrawiam ciebie i czaty, przerób jakieś auto na kolor perłowy, please. O kurde, możemy tak zrobić później. Jak nie zapomnę, oczywiście. Drogi typie. Muszę się ich pozbyć, bo mnie wkurzają mocno. O kurde. No, nie da się uciec przed helikopterem. Trzeba go zestrzelić. O kurde, ale przywalił. Co on zrobił? Co on chciał tam wylądować? Nie bardzo rozumiem, co się teraz stało, ale kolega tam wyrżnął zdrowo. Niech będzie. Niech będzie, nie mam zamiaru się z nim kłócić. To jest taki pilot. Taki pilot, no. Polish banana. Elo. Cześć, siema. To latający samochód. No troszeczkę jest latający, jakby nie patrzeć. Troszeczkę. Go! Go jazda. Ale ładnie się przejechałem bez problemów. Helikopter zgubiony, chyba gdzieś się wysadził, wiecie? Gdzieś się musiał wysadzić po drodze. O, siema. Czemu do mnie strzelacie? Przecież to jest wasze auto. Durnie. A, ja miałem tutaj zjechać. Coś trzeba będzie z tym zrobić. Kurde. Nie ma żadnego szybkiego zjazdu, niestety. Trzeba będzie tutaj wyhamować. W drugą stronę. Ładnie. Nowy helikopter się pojawił. A ja jadę pod prąd. Zero zniszczeń, kurde. Ale fajne auto. Też jest takie zwiewne, całkiem szybkie. Nie jest super szybkie, ale jest znośne. Ops. Ciebie się tu nie spodziewałem, kolego. Troszeczkę wyrżnąłem, 2300. I helikopter za plecami. No to słabo, powiem wam, słabo. Z tym autem to tak poszło 2 na 10, bym powiedział. Nawet mocno 2 na 10. Ale okej, jestem w stanie ponieść takie koszty. Nie ma problemu.